Kuba i Buba są bliźniakami. Bardzo zresztą do siebie podobnymi. Tyle, że Kuba jest chłopcem, a Buba dziewczynką. Kuba jest grzeczny i dobrze wychowany. Buba zaś to istotny potwór. Wybija szyby, bije się z chłopakami i potrafi doprowadzić swoją nauczycielkę do szału. Kuba świetnie się uczy. Buba raczej nie. Dowód? Proszę bardzo. Buba do odpowiedzi. Nauczycielka wezwała ją do tablicy. Co to jest synonim? Czyj syn? Chciała wiedzieć Buba. Nauczycielka wzniosła oczy do nieba. Synonim! Przesylabizowała. Nie rozumiem. Jak to jest, że ty i Kuba jesteście rodzeństwem? Ja też tego nie rozumiem, odcięła się Buba. A synonim to pewnie syn Nima. Kogo? Nauczycielkę najwyraźniej zamurowało. Buba wzruszyła ramionami. To pewnie jakiś Wietnamczyk. Obcokrajowiec. Nauczycielka wpatrywała się w Bubę szeroko otwartymi oczami. No, nie rozumie pani. Buba wydawała się być lekko speszona. Obcokrajowiec. Czyli jak to inaczej powiedzieć? O mam, cudzoziemiec. Nauczycielka westchnęła i pokiwała głową. Tak, coś tam jednak umiesz. Synonim to wyraz o takim samym znaczeniu jak inny wyraz. Cudzoziemiec znaczy to samo co obcokrajowiec, wtrącił Kuba. Są to więc synonimy, aha. I spojrzał triumfalnie na Bubę. Przecież wiem, wzruszyła ramionami Buba. Obydwa te słowa są bardzo podobne do siebie. Nieprawda. Nauczycielka wyglądała tak, jakby cieszyła się, że przyłapała Bubę na niewiedzy. Podobni to jesteście wy, ty i Kuba. Ale jest to podobieństwo czysto fizyczne. Bo znaczycie zupełnie co innego. Kuba, spokój na lekcji. A ty, nieprzewidziane psikusy. Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Maria Dąbrowska, innowacja pedagogiczna, kuźnia literatury, czyli Poczytaj mi, nauczycielu. Szkoła podstawowa Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. Dzisiaj czytała dla Was Danuta Dudek-Wilk, tytuł Syn Nima, autor Grzegorz Kazdepkę, fragment książki pod tytułem Bezu Bezu i spółka Grzegorza Kazdepkę, wydawnictwo Literatura. Koordynacja innowacji, Maciej Kowanec, mistrz spotkania, Justyna Bielec, mistrzyni słowa, ksiądz Piotr Róg, mistrzu młotka. Dekoracja, Magdalena Kosińska, mistrzyni obrazu. Dziękujemy za obejrzenie trzeciego odcinka drugiej edycji Kuźni Literatury.